kim my jesteśmy, prawda? Czyli tak jak ta definicja, kim jest człowiek, teraz może z wysokiego C to tak powiemy, ale no, taka jest prawda, czyli że człowiek jest istotą duchową, która doświadcza życia w materialnej rzeczywistości poprzez swoje ciało, prawda? Czyli jesteśmy istotnością, która jednocześnie egzystuje na wielu płaszczyznach, na płaszczyźnie duchowej, intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej. Oczywiście my, widząc swoje odbicie w lustrze, widzimy Mal albo widzimy Hypno Joe, albo to zależy, wiadomo, widzimy siebie, po prostu swoje ciało, ale czy to jesteśmy my, czy to jest Joe, czy to jest Mal? No tak, ale to jest nasze ciało. Czy ja jestem swoim imieniem? Czy ja jestem swoim nazwiskiem? Czy ja jestem kobietą? Czy ja jestem matką? Czy ja jestem hipnoterapeutką? Kim ja jestem? Czy ja jestem człowiekiem? To są jakieś tam etykietki. Tak na tym najgłębszym poziomie jesteśmy istotami duchowymi, które doświadczają życia w materialnej rzeczywistości. I wiedza o tym, jak kim jesteśmy i jak stwarzamy rzeczy w swoim życiu, jest wiedzą, która kiedyś była wiedzą bardzo ezoteryczną, teraz już nie jest, na skutek rozwoju osobistego, rozwoju duchowego i tak dalej, i tak dalej. To, co kiedyś było dostępne tylko dla joginów, dla guru, dla master, dla mistrzów i dla, nie wiem, jakichś tam masonów, jest teraz dostępny ogólnie dla wszystkich. Można sobie na YouTubie wklepać, nie wiem, 5D Ascension, czy tam przejście do piątego wymiaru, do trzeciego wymiaru i tak dalej, tak jak teraz, czy nie wiem, co to są czakramy, kim my jesteśmy, jak myślimy.